Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak było zawsze i będzie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No, druga sprawa, co Lenin mówił, to powiedział, że Ameryka sprzeda sznur, na którym komuniści ich powieszą. No i teraz właśnie Biden w sumie nawet nie sprzedał sznura, tylko dał 6 miliardów dolarów Irańczykom, żeby właśnie Irańczycy powiesili Żydów na tym sznurze. No, jest to poważna sprawa. W zeszłym tygodniu, 10 dni temu, był napad no w sumie tych z Gaza Strip, czyli to jest ten pasek Gazy i tam rządzi Hamas. Hamas, no, to jest taka grupa rewolucyjna, muzułmańska, która opanowała cały ten teren. W 2005 roku Izrael się wycofał stamtąd, no bo Gaza Strip, no, to ma ciekawą historię. Ta bardziej południowo zachodnia część, no, to należała do Egiptu, ta druga strona należała do Izraela. No i w sumie ani Egipt nie chce przyłączyć tych terenów razem z ludźmi. Do tej pory ma granice zamknięte. No ani Izrael nie chce przyjąć tych ludzi do Izraela. No i ten teren, ci Palestyńczycy też nie chcą być przyjęci. Także 2 miliony ludzi na tym skrawku tam żyje. Wygonili palestyńską organizację, bo tam administrację w sumie, na zachodnim brzegu palestyńska administracja działa, a w strefie Gazy nie. No i teraz Iran powiedział atakować Żydów, no i zaatakowali strasznie. Przyszli, kopnęli potwora, czy kopnęli lwa, czy kopnęli jakiegoś siłacza, no i teraz czekali na reakcję. No i reakcje są straszne. W Ameryce pokazują nieustannie zdjęcia. Zdjęcia jak zwykle dzieci. Dzieci są zawsze wykorzystywane do tej propagandy. Mało tych żydowskich dzieci jest pokazywane. Pokazywane jest ta reakcja. Nikt już nie mówi o akcji, nikt już nie mówi o tym, że starali się sprowokować jak najwięcej, żeby właśnie Żydzi szału dostali. No i Żydzi dostali szału. Zorganizowali rząd, można powiedzieć, tymczasowy rząd wojenny. No i będą działać, każą się usuwać tym ludziom z tych terenów, no i będą bombardować. Te bombardowanie będzie wyglądało w ten sposób, że po prostu tam będą ulice po ulicy rozwalali, nie dom po domu, bo to zawsze przez tę drugą wojnę libańską, pierwszą wojnę libańską, tą Jom Kippur i tak dalej, to ich bardzo dużo kosztuje. I także teraz będą robili taką czystkę. No ale to jest spowodowane tym, że Hamas udawał przez ostatnie 3-4 lata, że zarządza strefą Gazy, że nie podskakuje, no a jednak przyszykował się na tą wielką prowokację. Biden 4 dni po tym ataku wyszedł i powiedział, że jest wściekły za to morderstwo, za ten atak i tak dalej, no ale ci nic nie powiedział. Nic nie powiedział na temat najważniejszy. Skąd się bierze forsa? No i forsa to się bierze z Iranu. Także ten Iran, który jest po prostu panem całej tej sytuacji, nie był wspomniany. No, prawda jest taka, czy fakty są takie, no, czy informacje są takie, że i przedstawiciele Iranu spotkali się w Bejrucie, spotkali się w Libanie i ten cały ten przywódca Iranu, Ali Khamenei, on mówi, że nic nie wiedział, no ale wszystko wskazuje, że jednak to wiedział i ten islamicki dżihad, czyli ten napad na niewiernych się odbył. Hezbollah jest w Libanie.
milicjanci czy tam partyzanci szyjczy są w Iraku i w Jemenie, także Iran ma komu dawać pieniądze i kogo podpuszczać. I Iran wysyłał pieniądze, wysyłał dla Hamasu. W tym ataku zginęło 22 Amerykanów. Tak, także no, żydowskich Amerykanów, czy Żydów amerykańskich, jakby tam to nie nazywać. No i Biden tam za dużo nie mówił, no ale ma w sumie obowiązek sprowadzić i pilnować tego. Teraz Hamas złapał bardzo dużo jeńców wojennych, no albo jeńców z tej wyprawy i to ma być taka karta utargowa. No zobaczymy, jak to się wszystko odbędzie. No tak jak się człowiek zastanowi, to jest niemożliwe. Niemożliwe, żeby Hamas to sam zrobił bez wiedzy Iranu, dlatego że ta reakcja Izraela będzie jaka będzie. I w zasadzie jedynie co powstrzymuje Izrael, no to jest to, że Unia Europejska, Ameryka stara się powstrzymać. No debile w Unii Europejskiej, debile w Ameryce, no w sumie to powinni powiedzieć Hamas, wszyscy przywódcy, no to są zbrodniarze wojenni, trzeba zrobić zaoczną sprawę, tak jak w Norymberdze, no i skazać tak jak Putina. Putin też jakby się pojawił gdziekolwiek tam w tej strefie wpływów NATO, no to byłby aresztowany. No i wtedy wyłapać wszystkich tych z Hamasu, no bo te 1000, 2 czy 5 tysięcy tych Hamasowców, no to nie reprezentuje te 2 miliony tych Palestyńczyków i każdy to rozumie, no tyle tylko, że jest ta cena, że te 2 miliony będzie płaciło za tych bandytów politycznych, no ale Unia Europejska, debile z Unii Europejskiej nie żądają wydania ich, nie żądają poddania, żeby oni się poddali po wojnie II światowej. Norymberga miała te swoje procesy, Putin i tych swoich generałowie też mieli, no są jakieś tam restrykcje na tych bogaczy rosyjskich, coś podobnego powinno się stać w wypadku strefy Gazy. No jeżeli też ciekawe jest, że jeżeli Izrael się weźmie za to wszystko, no to Hezbollah w Libanie ma od groma pieniędzy, tam ma około 100 tysięcy rakiet. No i tych rakiet ma troszeczkę lepsze, bo oni mają te takie wojskowe rakiety, te rakiety ze strefy Gazy, no to są rury, 4-5-calowe rury hydrauliczne wypełnione cukrem i saletrą i tam innymi jakimiś nawozami sztucznymi dla rolnictwa, trochę tam trotylu z z min, które zostały rozbrojone i to ma zasięg tam 10, 20, 30 kilometrów i to jest to, co Hamas ma. No ale Hezbollah, no to ma kompletnie lepsze rzeczy. No i oni mają te rzeczy z Afganistanu. W Afganistanie zostało 80 miliardów dolarów sprzętu. Na Ukrainie też Ameryka dostarczyła od groma tego sprzętu, także to też wszystko zostało sprzedane, jak nie do Iranu, to do Hezbollah. Także, że może być wojna po prostu nieprawdopodobna. Biden ostrzegał ogólnie, żeby inne kraje się w to nie włączały, dlatego, że może być nieprzyjemnie, może być trzecia wojna światowa, no, ale wysłali ten cały te krążowniki, te lotniskowce, cała tam na Morzu Śródziemnym, tam pojawiła się ta flota amerykańska, żeby współdziałać. No oni mają tam te komputerowe, te wojskowe koordynacje, to zawsze tam mieli te operacje wojskowe, poligony i tak dalej. Także to wszystko jest związane. No cała administracja Bidena, no to jeden wielki cyrk, szczególnie chodzi o te pieniądze. Chciał uspokoić wszystkich tych mullachów w Teheranie. Taki jeden gamoń, Robert Malley, no to jeszcze 2 tygodnie temu mówił, że tak spokojnie na Bliskim Wschodzie, jak jest ostatnio, to jeszcze nigdy tak nie było. No i faktycznie kretyn miał na tyle racji, że było spokojnie, bo było właśnie ten wybuch. No teraz o debilu
w ogóle nikt o nim nie rozmawia. Biden wysłał go do Teheranu, żeby tam negocjować cały tą umowę nuklearną z 2015 roku. Biden usunął, Trump wprowadził coś takiego, jak było maksymalny nacisk na to, żeby Teheran się poddał, żeby były te sankcje gospodarcze, żeby tych pieniędzy tam zatrzymać. No teraz 6 miliardów dolarów, no teoretycznie te 6 miliardów, no to jest na koncie w Korei, nie północnej, nie północnej, te pieniądze są w Korei Południowej, no ale oni tam są w stanie brać po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów na raz, jest ten przelew, jeżeli Iran powie, że potrzebuje na to czy na tamto. No ale te pieniądze to są pieniądze, tam zawsze się to znajduje miejsce na to, żeby dać pieniądze bandytom. No Iran nawet nie za bardzo się tam ukrywał, że nie będzie spowalniał wzbogacania tego uranu dla bomb atomowych. No a to zawsze to jest ten problem, że w rękach Ameryka szczególnie, no i Europa Zachodnia się martwi, że w rękach nieodpowiednich to może coś być użyte nieodpowiednio. Te 6 miliardów, no to również było dane za pięciu Amerykanów. Tych pięciu Amerykanów, no część z nich, no to byli Amerykanie pochodzenia irańskiego. Także naturalizowani obywatele amerykańscy, za każdego byłego Irańczyka Ameryka w podatkach dała miliard dolarów. No to jest jedynka z wieloma zerami. To jest sporo pieniędzy do wyżywienia biednych ludzi w biednych amerykańskich miastach, no a Iran to wszystko dostał. Biden nie wspomniał w ogóle to, co się dzieje. No, przez ostatnie parę lat, no to Iran zaatakował, no albo irańscy sojusznicy zaatakowali ponad 80 razy Amerykanów od momentu, kiedy Biden wszedł do Białego Domu. No i Ameryka tylko odpowiedziała tak wojskowo tylko trzy razy. Także to było przesłuchanie w Kongresie i senator Tom Cotton, on pytał się ministra obrony i właśnie minister obrony powiedział, ponad 80 ataków i tylko 4 razy były reakcje. No teraz wygląda, że administracja Bidena ma jedno na celu. Żadnych tam zgrzytów z Iranem aż do wyborów 2024. Tak, ale jednak Iran interpretował to, że jak Ameryka nic nie robi, to po prostu jest taka, jest tchórzliwa, tak jak w Afganistanie. No i dlatego powiedział, że Hamas zaatakował. No i Iran Nie zależy na tym czasie, żeby był wybierany drugi raz w 2024 roku. Oni również, Iran chce rozpieprzyć wszystkie te porozumienia pomiędzy Arabią Saudyjską i Izraelem, no bo tam też się trochę dogadują, trochę się rozmawiają. Arabia Saudyjska to też potrzebuje pieniądze za swoją ropę, ta ich ropa, no to też coraz mniej jest ważna w oczach Europy i Ameryki, dlatego że przychodzi ta energia, powiedzmy, nie ropna. Cały ten bałagan pomiędzy Ukrainą a Rosją również jest ważna, dlatego że Rusy podjudzają to wszystko na tym Bliskim Wschodzie, żeby ten bałagan był. Najgorzej będzie, kiedy Chińczycy wdepną to wszystko.
No i wejdą do Tajwanu. No, na razie to wyglądało na to, że Chińczycy no to tak nie tyle co zagłodzą, ale pokojowo będą starali się wessać Tajwan do siebie. No bo nawet jeżeli Chińczycy by weszli do Tajwanu, no to oni przeskoczą technologicznie gdzieś 20-30 lat do przodu, no ale technologicznie również za miliardy dolarów Tajwańczycy budują wielkie fabryki półprzewodników w Chinach, tak? Także, że Tajwańczycy sami sprzedają sznur, na który Chińczycy ich powierzą. Także te 6 miliardów, czy to może być zablokowane? No przypuszczalnie częściowo może być zablokowane, ale nie będzie zablokowane. I Izrael może załatwić. Izrael ma na tyle siły, żeby podskoczyć czy zaskoczyć i Iran, ale to będzie wielki koszt. To będzie taki wielki koszt, że straty będą poważne, no i zamieszki będą poważne na całym świecie. Czy Ameryka zbombarduje te wszystkie jakieś linie olejowe? Czy zbombarduje jakieś militarne poligony i tak dalej, no to zobaczymy. Te wszystkie plany nuklearne, te wszystkie pola naftowe, to jest bardzo, bardzo no niebezpieczne dla całego świata. Podobna historia z demokratą, no to była z Jimmy Carterem. Jimmy Carter, no to kiedy Sowieci jeszcze działali, no to przez 3 lata po prostu tak ustępował. W tym czasie Rosjanie wprowadzali rewolucję w Afryce, na Dalekim Wschodzie, w Ameryce Południowej, wszędzie, gdzie mogli, to komuniści po prostu znajdywali naiwnych idiotów komunizmu. No i ci komuniści zawsze tam wprowadzali jakieś zamieszanie. Po tym wszystkim, jak zobaczyli, że Jimmy Carter nic nie robi, no to weszli do Afganistanu, również w ramach budowania tego komunizmu. Afganistan, wiadomo, jak się zakończył. No też nieprzyjemnie się zakończył dla Ameryki, bo w Afganistanie był Taliban. Taliban był sponsorowany z Arabii Saudyjskiej. Obama Bin Laden właśnie był w Talibanie. No i później doprowadził do tego, jak już Ruscy uciekli, Ameryka została, to zwalczali z Ameryką, no to przyszli, był 9 września, wielka tragedia. Także to się wszystko zazębia po prostu nieprawdopodobnie, no ale to chodzi o ten dżihad, to chodzi o tych muzułmanów, to chodzi o to, że to się nigdy się nie kończy. No i ten Izrael, tam jest ta mała wysepka, ciekawa wysepka, że w Ameryce na niektórych uniwersytetach homoseksualiści mają takie plakaty: homoseksualiści dla Palestyny. No, w Palestynie byliby tam, wiadomo, co by było z nimi zrobione, w Izraelu nie. Tel Awiw to jest podobnie kolebka homoseksualistów, no ale homoseksualiści amerykańscy są za Palestyną, która zamordowała wielu Żydów. No, są też plakaty: Żydzi za Palestyną. Też jakaś makabra.